Jest 23 października 2015. Znajdujemy się w mieszkaniu mojego dziadka Czesława Grzybek, jednej z osób, która podczas II wojny światowej została wyrzucona ze swojego mieszkania, a następnie przewieziona do niemieckiego obozu przesiedleńczego na Głównej w Poznaniu. Dziadek opowie nam kilka rzeczy o II wojnie światowej oraz o samym przesiedleniu. No to myślę, że możemy zaczynać. Czy pamięta dziadek wybuch II wojny światowej? Pamiętam. Nastąpił 1 września 1939 roku. Niemcy, nie wypowiadając nam wojny, napadli na nasz kraj i wkroczyli i przekroczyli granicę, a lotnictwo niemieckie bombardowało już nasze miasta. Poznań został również bombardowany. Z uwagi na naloty i bombardowanie miasta. Aha, jeszcze przed tym muszę wspomnieć, że ojciec mój jako powstaniec został wcielony do pomocniczej służby policyjnej, taka się nazywała. Była taka służba policyjna, i tam służył. A my z kolei, z moją mamą, i my trójka dzieci, brat Witold lat 11, ja 9, ona trójka. I z nami jeszcze mamy, siostra mamy, ciocia Pela, z uwagi na bombardowanie uznały, że uciekamy z Poznania. I wyszliśmy z Poznania pieszo, idąc do Zielonki. Zielonka to jest w kierunku murowanej Goszyny. Tam była nasza rodzina na Leśniczówce i tam do nich dotarliśmy i tam po prostu przebywaliśmy dość długi czas. Potem wróciliśmy z powrotem do Poznania. Powstańcy dowiedzieli się, moi rodzice też, że zaczynają Niemcy wysiedlać powstańców, po prostu lokować do obozów. Ojciec mój nie chciał się poddać temu i ukrywał się. Pojechał na wieś. Pojechał na wieś i tam u rodziny przebywał na wsi. W drugiej połowie listopada. Druga połowa daty, niż której nie będę się bawił. W drugiej połowie listopada, w czasie nocy, kiedy śpimy w nocy z mamą i nasza trójka rodzeństwa, głośne stukanie, mało stukanie, rąbanie do naszych drzwi, tak, mieszkania. Otwierać, tego. Chodzą gestapowcy niemieccy, gestapowcy, policja, gestapo się nazywała, gestapo. I krótko, jeden tam nawet był widocznie jakimś Volksdeutschem, to się nazywało, taki Niemcy, którzy tu mieszkali. I mówi w języku polskim, 15 minut na opuszczenie mieszkania. A dzieci, my śpimy jako dzieci, wszyscy śpimy i poderwali, a oni mówią 15 minut dopuszczać. No, ręce się zaczęsły, mamie, co mogła zrobić. Ledwo nas tam ubrała, jak mogła, przygarnęła. Proszę zabrać, coś tam niby mówił, że można coś zabrać. Co można zabrać w tak krótkim czasie? Biorą, sprowadzają nas na dół, na dole stoją samochody ciężarowe. Ładują nas na ten samochód ciężarowy i zawożą na posterunek gestapo, policji niemieckiej. Tam jeszcze trwa przesłuchanie, rozmowy, jakieś tam wywiady, a następnie biorą i przewożą nas do obozu na Głównej. Kiedy zajeżdżamy tam na obozie, w obozie, posadzka, nawet nie brak było słomy i siana. Dopiero po jakimś następnym dni dopiero zaczęli Polacy zwozili tam nam pomoc, przywieźli słomę i siano i porozkładali i w ten czas spaliśmy już na chociażby na słomie i sianie. I tam przebywaliśmy ponad 2 tygodnie. I w międzyczasie ojciec wiedział o tym, że my już jesteśmy w obozie, dowiedział się od rodziny. I rodzina rozmawiała z nim, namawiała go, że jednak, żeby się zgłosił, bo trudno, żeby zostawić tylko samą mamę moją z dziećmi. I zgłosił się na policję niemiecką, przyjęli go i znalazł się u nas w obozie. Jak właśnie, jak wyglądało to życie w obozie? W obozie życie, no... Wszyscy leżeli na posadzce obok siebie, staruszkowie, dzieci, obojętnie, nawet niemowlęta.
Kawę tam podawali, chleb, jak ktoś miał swoje jeszcze, co tam zdążył zabrać, tam może no to podawali takie tam zupy i to było wszystko. Potem Niemcy tam kontrolowali, chodzili ciągle. Zbliżała się, ten obóz był zamknięty i nasza ciocia nawet była też tam, dochodziły, Polacy dochodzili, chcieli coś zorientować się, co się dzieje w obozie. To oddawali strzały, strzelali. Strzelali, może nie bezpośrednio do osób, ale strzelali. Dlatego nie chcieli dostępu. Jedynie kontakt wiedzieli ci, co przywieźli tą słomę, siano, przywieźli na tym barłogu, żeśmy przebywali. Po upływie jakichś 2 tygodni była tam bocznica, jest na tej, głównie w tym obozie był transport towarowy, stał, wagony towarowe. Normalnie na wagonach towarowych karabiny maszynowe góry na dachach i wyliczali kolejno, niezależnie od tego, czy dzieci, czy starcy tam byli. U nas 40 osób do wagonu. Wśród tych 40 osób byli również seniorzy, tacy nawet starsi już powstańcy i rodziny i z małymi dziećmi byli. My też tam byliśmy razem. Załadowali ten transport. U nas byli młodzi też jeszcze tacy w wieku ponad 20 lat i coś im się przyszło, no po prostu postanowili urwać zaporę, która zamyka wagon towarowy. Odłamali to. Dlatego jadąc, jak transport nasz potem załadowali, rzucili tam kilkanaście czy kilka tych bochenków chleba i takie dzbany z czarną kawą, duże konwie takie z czarną kawą, zamykali wagony. Dochodzą, a tu nie ma na co zamknąć. No tak. Ale nie zorientowali się, widocznie myśleli, że taki wagon jest i nic nie mówili. I dlatego, że jak nasz transport jechał, to my nie tylko przez te okienka u góry, inni nie widzieli świata, nic, bo mieli tylko u góry te towarowe tam okieneczka, co do powietrza. A u nas nasi młodzi uchylali drzwi, patrzyli, kontakt mieli, patrzyli, gdzie jedziemy i co się dzieje. Był już moment, że w czasie ujechaliśmy kawałek za Poznań, ci młodzi chcieli wyskakiwać, uciekać, ale odrazili im i nie wyskoczyli, nie jechali z nami do końca. Ta podróż trwała z przystankami, bo tych przystanków zatrzymywały te pociągi. Na bocznicy zjechał, stał, długo stał, znowu ruszył. Kolejarze polscy byli tam na tych torach, przychodzili. Kto tam jest? Polacy? Tak, Polacy. Pytamy się, gdzie tam, gdzie jedziemy, albo co, no nie byli w stanie powiedzieć, nie wiedzieli. I ten transport tak jechał, jechał, aż 8 grudnia, po 2 dniach, chyba 2 dni albo 3, prawda, do około 3 dni jechaliśmy w Kieleckie. Dosłownie transport zajechał do Ostrowca Świętokrzyskiego w Kieleckim po 3 dniach podróży i tam nastąpiło rozładowanie. W czasie podróży nie zatrzymywali i nie wolno było wychodzić z wagonów. Potrzeby no, fizjologiczne załatwiano w wagonie. Starcy i dzieci, wszystko, nie było innych możliwości. Nie pozwalali wychodzić. Tak dotarliśmy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Tamtejsza ludność zorganizowała pomoc. Już wiedzieli, że te transporty dochodzą. I jak zajechaliśmy na stację Ostrowiec Świętokrzyskie, krzyki, wysiadać, koniec jazdy. Wszyscy wystraszeni nie wiedzą gdzie i co. Ale wiemy, że jesteśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim. I z kolei już Polacy tam nas wzięli pod swoją opiekę. Wszystkich zabrali cały transport do remizy strażackiej. Tam w remizie strażackim urządzili nam jedzenie, przygotowali i zupy mieli, i herbatę, kawę i tam nas gościli. Po jakimś pobycie tam tylko
ale długo to nie trwało, to tylko w tym danym dniu przyjechały dwie, pytali się teraz Polacy, kto gdzie się chce wybrać. Było do wyboru albo pozostanie w mieście, bo też rodziny przyjmowały na mieszkania, przyjmowali nas. Albo na wieś. Moi rodzice stwierdzili, że z małymi dziećmi najlepiej jechać na wieś. I dlatego przyjechały, tam się po kielecku nazywały podwody, konne takie powozy i zabrali nas i wieźli nas na wieś. Zajechaliśmy na wieś Sławęcice, gmina Boksyce, powiat Opatów, województwo kieleckie. Nas przyjął, szukali za nas pomieszczeń, przyjął nas sołtys wsi Sławęcice, oddając nam, sami przeszli nawet do kuchni, oddali nam pokój i my tam żeśmy się mieszkali jakiś czas u nich. Po upływie już jakiegoś czasu, no i byliśmy na łasce, tylko do pracy nic, tylko tam tyle, żeśmy pomagali jak No właśnie, gdzie ty, jak? gospodarzom w tym, bo to już była zima, był 8 grudzień, pamiętam święto akurat i to znaleźliśmy się w święto w Ostrowcu. No to ta ludność, sołtys tam organizował i inni, no przynosili nam, a to mleko, a to chleb i z tym żyliśmy na razie, z tej takiej właśnie ofiarności tych mieszkańców. Byli ofiarni, bo najlepszym przykładem jest tego, że nawet potrafili przyjąć nas na mieszkanie, rezygnując, bo to były małe chałupki w Kieleckim pod Słomą, pokój, kuchnia i to było wszystko, także sołtys z żoną i tym synem przenieśli się do kuchni, a nam dali pokój możliwy i tam mieszkaliśmy. No i korzystaliśmy właśnie w początkowej fazie, bo byliśmy bez wyjścia z tego, co nam przyniesiono. Tam nas obiady i to, no to już ten sołtys, a tam też przychodzili, przynosili nam chleb, mleko. Po upływie jakiegoś czasu ojciec mój nawiązał kontakt tam z jednym z mieszkańców tej Sławęcic. Światowy człowiek, tam w Ostrowcu mieszkał, ale miał tutaj żonę ze Sławęcic, nazwiskiem Makowski i rozpoczęli, zajęli się handlem. To znaczy co? Kupowali od gospodarzy cielęta i świnki, zabijali i ukradkiem wożono to, wyroby wykonano, mięso i wożono to do Ostrowca, do ludności. Tam były, prowadzili jeszcze niektóre rodziny polskie, prowadziły restauracje i tam do nich dostarczano to i z tego zaczęliśmy żyć. Ale to było bardzo groźne, bo za To transportowanie. zwierzyna, te trzoda chlewna, wszystko było przez Niemców kolczykowane. Takie miały założone kolczyki, żeby po prostu nikt nie mógł tego ruszać. A jednak tamtejsza ludność poradziła sobie, przekładała te kolczyki z jednego na drugim, a to, co sprzedała, no to cielaczek i ojciec tam mój wyrabiał. No, no i z tego mieliśmy potem już samodzielne życie, przenieśliśmy się, tam mieszkaliśmy już samodzielnie w Kosowicach. Prowadziliśmy już własne gospodarstwo domowe i z tych pieniążków, które ojciec zarabiał tym handlem, tym mięsem, żyliśmy z tego. Wypiekało się tam chleb, wypiekało się piecach, był piec do pieczenia chleba. Raz na 2 tygodnie, bo tam takie duże bochenki się wypiekało, postarczyło na 2-3 tygodnie chleba. No i co? Ale każde wyjście do miasta jechaliśmy z tym towarem pieszo, a nieraz udało się zabrać jakąś furmanką. Woziły buraki do cukrowni, to nieraz udało się, że zabrali nas. Ale przede wszystkim pieszo się szło i patrzyliśmy. Często i przejeżdżali Niemcy, hitlerowcy jechali z samochodami, no to co mieliśmy, wrzucono do rowu. Wrzucaliśmy do rowu, jak przejechali znowu powrotem ten pakunek zabraliśmy. Do Ostrowca była 10 kilometrów, kawałek trzeba było jednak przejść. 10 kilometrów. I mama moja była stale niepewna, weszliśmy, nie wiadomo czy wrócimy.
Kiedy wrócimy, nie wiadomo, czy szczęśliwie dotrzemy. No, Bóg dał, że szczęśliwie przeżyliśmy tą wojnę. Właśnie do końca ojciec handlował tam wspólnie z tym panem Makowskim i dostarczali ten towar do Ostrowca polskim rodzinom i na tym polegał ten handel. Raz było bardzo groźnie. Zabraliśmy się furmanką. Takie siedzenie ze słomy było robione, a w siedzeniu ze słomy było połówka świni. I właśnie hitlerowcy zatrzymali. My już zbliżamy się do Ostrowca, zatrzymali nas. A ja, tornister, jak zwykle na plecach, ojciec tylko mi powiedział, żebym zeskoczył. Oni nie zwrócili uwagi. Ja zeskoczyłem, myślałem, że taki chłopak, jak to się zabierają nieraz, nie? Takie Tak. dzieciaki. Zeskoczyłem. Ale na szczęście, że nie odkryli tego mięsa w tej wiązce słomy. Sprawdzali tylko, że napis nie, coś tam im nie odpowiadał i puścili, jechali dalej. Ja potem dalej już szedłem i mnie zawołali, wsiadłem, jechaliśmy dalej. I tak się odbywało co któryś tam dzień, przynajmniej z 2 razy w tygodniu takie wyjścia mieliśmy z narażeniem. Teraz, w tym czasie, kiedy o tym mówię i myślę, dopiero wiem, jakie to było zagrożenie życia, Oczywiście. dosłownie. Nie przebierali w środkach. Jako przykład mówiłem już o tym, że groziło albo śmiercią, albo obozem koncentracyjnym. No i teraz, kiedy zbliża się front, Rosjanie już strzelają coraz bliżej, Niemcy się wycofują, bo tam front był też, wycofują się Niemcy, a jeszcze przed tym trzeba powiedzieć, w tym czasie już działała generalny gubernii, bo to były Lasy Świętokrzyskie, działała polska partyzantka. Niemcy przyjeżdżali do wiosek, ale dalej bali się tam w góry wchodzić, nie wchodzili w góry i tam partyzanci cały czas byli. W dzień normalnie jako gospodarze pracowali, ale również byli tym, pod bronią byli zorganizowani. Pamiętam, że oddział Ponurego. Kiedyś ten oddział Ponurego do nas też w nocy ktoś puka do drzwi, nie wiadomo co jest. Proszę otworzyć, ale od razu powiedzieli, że są partyzanci. Byli tak zmęczeni, że przejściem i przenocowali się u nas. W naszym domu przenocowali, potem rano już opuścili, poszli. Co jeszcze? No i tam w tych. No i chodziliśmy jako do szkoły, bo tam można było oczywiście bez historii, bez niczego, ale do szkoły była czynna, do szkoły też chodziliśmy. Nauczycielki były wspaniałe. Też z Krakowa przyjechały tu, żeby uczyć polskie dzieci. Jak mogły, tak starały się nas tam w Polsce o tym mówić. Oczywiście było to wszystko zabronione, ale uczyły nas piosenki patriotyczne i wiele rzeczy. No i tak szczęśliwie. Ja była parafia, służyłem, byłem ministrantem, służyłem do mszy świętej. I chodziłem do szkoły, także wszyscy chodziliśmy do szkoły. Siostra potem też, ale jakoś. No, kiedy zbliżało się ten front, Niemcy się wycofywali, kolejno przyszli Rosjanie, Rosjanie poszli dalej, pędząc za Niemcami. Ojciec mój wybrał się tam z jeszcze jednym z Poznania i przyjechali do Poznania. Przyjechali do Poznania w drodze. Miał taką zapalniczkę, ciekawa jeszcze powiem, no te zapalnicze, w postaci takiego pistoleciku. I jak jechali w wagonie, zapalał, byli Rosjanie. Podobało mu się to. W początku nie chciał im oddać, to groził, że go zastrzeli. Oddał mu ten zapalniczkę. I dotarł tu do Poznania. Rodzina czekała, nie jechaliśmy od razu wszyscy, tylko sam najpierw przyjechali. Zorganizował wszystko. Kuzyn nasz, Zygmunt Michałowski, był sędzią w sądzie, ale był również po wojnie, zajął się spółdzielnią mieszkaniową. Postarał się nam. Nasze mieszkanie było zajęte, więc postarał się o nowe mieszkanie przy ulicy Śniadeckiej, przy parku Kasprzaka,
nazywał się Kasprzaka, to jest Wilsona teraz park. I tam ojciec mój wrócił z powrotem. Już wiedział, że ma mieszkanie, rodzinę, wszystko, wrócił. Tam też podróż jego trwała długo, ale narażali się, ale przyjechał z powrotem. No i spakowaliśmy się i do Ostrowca podjechaliśmy. Zawieźli nas w Cikieleczanie tam, miejscowa ludność. I już nie przebierałem środka, był transport okrytych wagonów towarowych, ale również skorzystaliśmy z tych odkrytych wagonów towarowych i jechaliśmy w kierunku Poznania. I tu przyjechaliśmy i właśnie zamieszkaliśmy na Śniadeckich. No i to było nasze rodzinne mieszkanie przez cały okres, aż do wyjścia, które opuściłem, kiedy żeniłem się z moją Alicją. I tak to przebiegało. Wróciliśmy tu szczęśliwie do Poznania. Myślę, że na tym możemy zakończyć. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo informacji na temat życia oraz II wojny światowej z punktu widzenia mojego dziadka. Bardzo Ci dziękuję, dziadziuś, za udzielenie mi wywiadu. Dziękuję również. Nie wszystko się da odpowiedzieć, bo dużo spraw jest, było dużo i o partyzantce, o w Kieleckim działającej, komendantem Ponurym, piosenka o nim był, który idzie jak lawina w Świętokrzyskie Góry. Dziękujemy.